Cześć, to Tony Marcin, zapraszam Cię na kolejną powtórkę do matury podstawowej i kolejne wymaganie, czyli uczeń rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe. Czyli tak, będziemy sobie dzisiaj liczyć delty i później x1, x2. Jest to oczywiście praktycznie rzecz biorąc pewniak maturalny, chociaż czasami takiej nierówności nie ma, bo wtedy jest na przykład równanie z wielomianem do grupowania wyrazów, co jest bardzo ważne i istotne. Bo dawniej faktycznie cały czas co roku była ta nierówność do rozwiązania. No to lecimy. Wziąłem sobie trzy przykłady różnego rodzaju zadań z matu z lat ubiegłych. No i pierwsza nierówność to jest x razy 2x minus 1 jest mniejsze od 2x. I teraz na samym początku, jeżeli mamy jakieś nawiasy, pozbądźmy się tych nawiasów, czyli x razy 2x to jest 2x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x, mniejsze od, i te 2x od razu sobie przeniesiemy na stronę lewą, czyli jest minus 2x i tu jest 0. No i teraz 2x kwadrat sobie przepiszemy, natomiast minus x minus 2x to jest minus 3x. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Można tu oczywiście policzyć deltę, policzyć x1, policzyć x2, ale w sytuacji, kiedy nie ma wyrazu wolnego, mówiąc inaczej, c jest równe 0, no bo a jest 2, b jest minus 3, a c jest 0, to wtedy najlepiej x-a wyciągnąć przed nawias. W nawiasie jest 2x minus 3 z tej prostej przyczyny, że x razy 2x to jest 2x kwadrat, x razy minus 3 to są minus 3x. Ok, mamy to. I teraz co robimy? No szukamy miejsc zerowych, czyli zastanawiamy się, kiedy to jest równe 0. No to jest równe 0, kiedy x jest równe 0. Zastanawiamy się, kiedy to jest równe 0. 2x minus 3 jest równe 0, gdy dodamy sobie trójkę, 2x równa się 3 i podzielimy sobie przez 2, czyli x równa się 3 drugie. I teraz możemy sobie śmiało rysować tę parabolkę, bo wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Zaznaczamy sobie jedno i drugie miejsce zerowe, czyli 0 oraz 3 drugie. Ponieważ a jest równe 2, to ramiona paraboli są na pewno w górę i będzie wyglądać tak. No i teraz zastanawiamy, jakich x-ów, jakich wartości szukamy, czy jakich y-ków. No, tych mniejszych od 0, czyli tych. Okay. Więc piszemy, że x należy od 0 do 3 drugie i uwaga, ponieważ jest znak mniejszości, a nie mniejsze bądź równe, to jest bez tych miejsc zerowych, czyli nawiasy muszą być okrągłe i wtedy dostajemy 2 punkty. A jeżeli byście dali złe nawiasy, to niestety jeden punkt tracicie. Lecimy do kolejnego przykładu. Widziałaś już elementarz maturzysty, który dla Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim raz info, jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji Pro. 3. Porady, jak kraść punkty na maturze. 4. Strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy wejść w link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Kolejny przykład maturalny nierówności kwadratowej do rozwiązania. Jak widzimy, mam tutaj nawiasy, więc najpierw tych nawiasów trzeba się pozbyć. W jaki sposób? Dwójkę sobie grzecznie przepiszę, a tutaj wymnożę sobie x plus 1 razy x minus 3. Czyli otwieram nawias i mamy x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 3 to są minus 3x, 1 razy x to jest x i 1 razy minus 3, minus 3. Od razu sobie to przeniosę na drugą stronę, czyli na przykład minus x kwadrat plus 9, czyli będzie minus x kwadrat plus 9 jest mniejsze od 0. Teraz wymnażamy przez 2. 2 razy x kwadrat, 2x kwadrat. 2 razy minus 3x, minus 6x. 2 razy x, 2x, 2 razy minus 3, minus 6. I tu dorzucamy minus x kwadrat plus 9 mniejsze od 0. Teraz redukcja wyrazów podobnych. 2x kwadrat minus x kwadrat to jest x kwadrat, minus 6x plus 2x to jest minus 4x i minus 6 plus 9 plus trójeczka i to jest mniejsze od 0. No to teraz będziemy liczyć deltę. A jest równe 1, b jest równe minus 4, a c jest równe 3. Nasza delta, przypominam wzór, b kwadrat minus 4ac i ta delta jest równa. B to jest minus 4, czyli mamy minus 4 do kwadratu, minus 4 razy a jest jedynką, a c jest trójeczką. Minus 4 do kwadratu to jest 16, minus 4 razy 1 razy 3 to jest 12, czyli ta delta wychodzi 4, a pierwiastek z takiej delty to jest po prostu 2. Ok, delta załatwiona, to teraz miejsca zerowe. x1, czyli wzór
minus b minus pierwiastek z delta przez 2 razy a, czyli x1 równa się kreska ułamkowa minus b. Odjąć minus 4. To będzie 4 minus pierwiastek z delta to 2, a 2 razy a, czyli 2 razy 1 to też 2. I to nasze x1 to jest 2 przez 2, czyli 1. Natomiast x2 minus b plus pierwiastek z delta przez 2 razy a, czyli x2 równa się kreska. Minus b to jest znowu odjąć minus 4, czyli 4. Pierwiastek z delta to jest 2 i 2 razy 1 to jest 2. Czyli x2 to jest 4 plus 2 to jest 6, to jest 2, czyli 3. Gotowe. No to w takim razie, skoro mamy już wyliczone te miejsca zerowe, trzeba to narysować. Rysujemy oś. Zaznaczamy sobie miejsca zerowe, czyli jedynkę oraz trójkę. Teraz patrzymy sobie, ile wynosi a. A jest dodatnie, czyli ramiona w górę. I szukamy sobie mniejszych od zera, o nawet tutaj, tu mniejszych od zera, czyli tych. I piszemy, że x należy od 1 do 3 i okrągłe nawiasy, to jest znak mniejszości. I tyle. Jeżeli szukasz pomocy z matematyką w szkole średniej lub klasie maturalnej, to znajdziesz ją tutaj, na moim kanale Matma z Pasją. A jeżeli spodoba Ci się, jak uczę, to zasubskrybuj mój kanał. No i mam jeszcze jeden przykład nierówności, tylko właśnie specjalnie ją wziąłem, bo tutaj ładnie widać, że tu jest x minus 1, tu jest x minus 1. Żeby nie przyszło Ci do głowy, podzielić to przez x minus 1, że teoretycznie to kasujemy i zostaje 2x plus 3 mniejsze od 1, większe od 1. Nie, nie wolno tak robić, bo my nie wiemy, czy my dzielimy przez wyrażenie dodatnie czy ujemne, bo x może być tutaj dowolną liczbą. Dlatego też właśnie na spokojnie w tego typu równaniach co robimy? Pozbywamy się najpierw nawiasów, czyli dwójkę sobie przepisujemy, i tu pozbywamy się nawiasu. Mnożymy x razy x, x kwadrat, x razy 3, 3x, minus 1 razy x to jest minus x i minus 1 razy 3 to jest minus 3. To sobie przeniesiemy, czyli będzie minus x plus 1, no bo tu trzeba odjąć x i dodać jedynkę, żeby to się skasowało i po prawej stronie zostało 0. Teraz mnożymy przez 2. 2 razy x kwadrat, 2x kwadrat, 2 razy 3x, 6x, 2 razy minus x, minus 2x, 2 razy minus 3, minus 3, a minus x plus 1 grzecznie sobie przepisuję. I teraz mam tak, 2x kwadrat jest przepisane, 6x minus 2x to są 4x, minus x to są 3x, a minus 3 plus 1 to jest minus 2 i to ma być większe od 0. No to teraz delta. A jest równe 2, to jest równe 3, a c jest równe minus 2. Czyli delta, która jest równa b kwadrat minus 4ac, będzie b do kwadratu, 3 do kwadratu, minus 4 razy 2 razy minus 2, czyli to będzie 9, minus minusem daje plus, 4 razy 2 to jest 8, razy 2 16, więc delta pięknie wychodzi 25, a pierwiastek z takiej delty to jest pierwiastek z 25, czyli 5. Gotowe. No to teraz x1, x2. x1, czyli minus b minus pierwiastek z delta przez 2 razy a i dostajemy minus b odjąć 3 minus pierwiastek z delta 5, 2 razy a, czyli 2 razy 2, ja od razu wpiszę 4, czyli x1 to jest minus 3 minus 5 to jest minus 8 przez 4, a więc x1 to jest minus 2. No i jeszcze zostaje x2. x2 równa się krecha. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a. I to nasze x2 jest równe. Minus b odjąć 3 plus pierwiastek z delta, czyli piąteczka przez 2 razy a, czyli 2 razy 2, 4. Czyli x2 równa się 2 przez 4, czyli x2 to jest 1 druga. No i teraz h i zaznaczamy miejsce zerowe. Minus 2 i 1 drugą. Ponieważ znowu a jest dodatnie, a ramiona w górę. Ale tym razem szukamy wartości x, dla których wartości są większe od zera, czyli tych i tych, no bo tu są ujemne. Czyli piszemy
x należy od minus nieskończoności do minus 2 i okrągły nawias bez tylko większe, a nie większe bądź równe. W sumie od 1 do 2 to plus nieskończoności. I tyle. A jeżeli chcesz dobrze przygotować się do matury i podobać się, jak tłumaczę matematykę, obejrzyj film, który wyświetla się teraz na górze. Cześć!